Spółdzielnia mieszkaniowa Górnik w Jaworznie działa prężnie od 60 lat. Zadaniem spółdzielni jest dbanie o bezpieczeństwo swoich lokatorów oraz utrzymywanie porządku na terenach administrowanych. Z tego powodu przeprowadzone są cyklicznie kontrole instalacji wszelakiej oraz prowadzone prace remontowo-budowlane. A co jeśli zdarzy się nieszczęście i dojdzie do chociażby pożaru, jak ten na osiedlu Podłęże? Jakie czynności wtedy wykonują pracownicy spółdzielni? Takie sytuacje zdarzają się i to zdarzają się na wszystkich osiedlach. Przykro nam z tego powodu. Spółdzielnia w takich sytuacjach stara się pomóc mieszkańcom, ale przede wszystkim pomaga służbom, które gaszą pożar i ewentualnie udzielają pierwszej pomocy, jeżeli są jakieś poszkodowane osoby. Po zakończeniu całej akcji ratowniczej spółdzielnia mieszkaniowa ma za zadanie po przejęciu całego miejsca zdarzenia ma za zadanie posprawdzać wszelkiego rodzaju instalacje elektryczne, gazowe, czy gdzieś nie ma jakiegoś wycieku gazu, jak również wodne i kanalizacyjne, bo zdarzają się takie sytuacje, że mogą być przecieki na rurach wynikłe z wysokiej temperatury. Wszystko to musimy posprawdzać, jak najbardziej zabezpieczamy, w razie potrzeby naprawiamy. I dopiero wtedy mogą mieszkańcy spokojnie mieszkać dalej w tych blokach. Co zatem ma zrobić osoba w momencie zagrożenia czy ewentualnej awarii? Kogo powiadomić? Na wszystkich klatkach schodowych wywieszone są ogłoszenia z telefonami alarmowymi, jak również z telefonem awaryjnym do spółdzielni mieszkaniowej Górnik. Wiele się mówi ostatnio o prawidłowym segregowaniu śmieci, o czystości na stanowiskach kontenerowych. Niestety są sytuacje, kiedy nie tyle mówimy o bałaganie, a o realnym zagrożeniu zdrowia lub nawet życia mieszkańców. Przypomnijmy zatem wielką plamę rozlanego oleju na Podłężu. Spółdzielnia mieszkaniowa również w takich sytuacjach bierze udział, czynny udział w utylizacji oleju. My, jeżeli mamy możliwość, to współdziałamy właśnie ze Strażą Pożarną, tak jak to miało miejsce na tym wspomnianym stanowisku kontenerowym. My mamy sprzęt w postaci koparki, która tam pomaga Straży Pożarnej w utylizacji tego oleju. Spółdzielnia mieszkaniowa Górnik robi wszystko, by zapobiegać ewentualnym awariom i zagrożeniom. W przypadkach skrajnych również staje na wysokości zadania. Staramy się wszelkiego rodzaju sposobami zapobiegać takim sytuacjom, ale no niestety my nie mamy wpływu na działanie mieszkańców, którzy bardzo często swoim zachowaniem doprowadzają właśnie do takich przykrych sytuacji.